Plan był dość prosty, a mieli cały kolejny dzień, by go dopracować. Głównie to sędzia zajmował się wykładaniem każdego detalu i szczegółu, gdy jechali na północ konno, a gnuśny anabaptysta zadawał pytania, których odpowiedzi druzgotały przemyślany porządek. Roland rozwodził się nad tym, jak powinni podejść do sprawy. Co powiedzieć, o co spytać i jak się zachować. Może w ogóle zostawić ekwipunek, odzienie sędziowskie i podać się za nieznajomych podróżnych szukających schronienia, albo handlarzy żarem, albo zbieraczy złomu? Dino zaś, jako prosty człowiek, nieskomplikowany wojownik, dostrzegał wiele drobnych, naturalnych komplikacji. Jeśli coś pójdzie źle, co zrobią z bronią? Jeśli nie będą chcieli rozmawiać, to co wtedy? Zaryzykują element zaskoczenia na niepotrzebne podchody? W końcu wybrali złoty środek. Zbliżą się na tyle ostrożnie, na ile to możliwe. Poczynią obserwacje, a następnie będą improwizować. Jedno było jasne. Gospodarstwo znajdowało się z dala od Kirchen, a zatem pomoc lub ucieczka do osady nie wchodziła w grę. Byli już daleko na północy, co potwierdzał mroźniejszy wiatr, niosący ze sobą zapach śniegu oraz iglaków. Teren był tu znacznie bardziej pofałdowany, mniej zniszczony, bardziej żyzny, choć i przez dłuższą część roku smagany pogodą o dość radykalnych nastrojach. Pierw zobaczyli rozciągłą górę, niską i krępą, za to gęsto porośniętą świerkowym lasem po zawiecznej stronie, pokazując zarazem, jak malownicza mogłaby być Borka, gdyby pozwolić jej ziemią schronić się przed łamiącym konary wiatrem. Podobne lasy położone na górskich zboczach czy w naturalnych nieckach stanowiły źródło paliwa i budulca dla osad takich jak Kirchen. Dla fachowego oka anabaptysty, pochodzącego ze stron, gdzie gęstwy leśne są znacznie bardziej powszechne, odległy łan iglaków stanowił też ostrzeżenie. Te zarośla ciągną się na całym zboczu, aż po horyzont na wschodzie, stwierdził Dino, gdy zsiadali z koni na trawiastej polanie, wspinając się ku krawędzi wzgórza. W cieniu tylu drzew można by się spokojnie przemieszczać, nie rzucając się w oczy. A racja, odrzekł Roland. Patrole naszych najemników też by nic nie spostrzegły. Pomoc, którą protektorat udzielał Kirchen, była sprawą trudną i ugruntowaną w niepewnej ekonomicznej zależności. W czasach, gdy dzikie klany wypełzały z każdego zakamarka jeszcze niezrzeszonej i nieucywilizowanej ziemi, protektorat musiał poświęcać swe najcenniejsze środki na uszczelnianie granic i dbanie o własne włości. Trudno było wytłumaczyć przed obywatelami próby trwonienia zasobów, by pomóc komuś, kto nawet do protektoratu nie należy. Jednocześnie Kirchen było autonomiczną osadą otoczoną przez żyzne i czyste ziemie oraz przyjazne, obrotne gospodarstwa, na których zależało władzom Justycjanu. To w końcu daleki przyczółek i ludzie gotowi do obrony swych domów. Dobra uzyskane z handlu z Kirchen musiały starczyć do zatrudnienia sprawdzonych najemników z zewnątrz oraz pokryć koszta wszelkich wypraw i misji. W ten sposób protektorat balansował wydatki między potrzebami państwa a niewygodnymi sojusznikami. Najemników werbowano z całej zachodniej Borki, od ruin Egzaltu po pustkowia Stukow, od Bashamu po gorejące krawędzie żniwierskiego ciosu. Byli to srodzy wojowie, wprawieni w walce za wysokie stawki, doświadczeni i lojalni sprawie Justycjanu, poniekąd dlatego, że protektorat gwarantował im bezpieczeństwo i schronienie, gdy pragnęli odpocząć od ryzykownej pracy, a poniekąd dlatego, że nikt nie był w stanie zapłacić lepiej. Niemniej najemnicy mieli zadania proste. Regularne patrole, likwidacja dzikusów na granicach, obrona gospodarstw. Atakowali to, co widzieli i w czym rozpoznali wroga. Za dociekliwość nikt im jednak nie płacił, a właśnie tego wymagała obecna sytuacja. U podnóża odległej góry, otulona iglastym lasem jak zieloną pierzynką, trwała skromna farma złożona z kilku gospodarczych budynków. Pola uprawne, obecnie zaniedbane i porośnięte kępami suchych traw, roztaczały się przed otwartą wjazdową bramą, a sięgały wzgórza, na którym podróżni zatrzymali się, by poczynić wstępne obserwacje. Ziemie Bernholtów sprawiały wrażenie zaniedbanych. Obecnie przypominały bardziej pastwiska obsiane kępami traw niż pola po wydajnych zbiorach.
Sędzia i anabaptysta na wzgórze dotarli wczesnym wieczorem, by móc jeszcze coś zobaczyć przez składaną lunetę, a następnie podejść do gospodarstwa pod osłoną mroku. Dino szybko zasugerował, że mogliby nadłożyć odrobinę drogi i konno podjechać do lasów na zachód od farmy, a następnie podejść za roślami. W ten sposób mieliby konie relatywnie blisko, gdyby zostali zmuszeni do odwrotu. Tak też uczynili. Lecz najpierw Roland skrupulatnie obejrzał sobie gospodarstwo. Znajdował się tam jeden mieszkalny budynek. Długa, drewniana chata złożona z kolejnych segmentów rozciągała się po zachodniej części gospodarstwa. W północnej części, a już na zboczu górskim, znajdowała się rozległa brama oraz mocno wyżłobiona droga prowadząca do warsztatu na otwartym powietrzu, gdzie wielkie piły i sterty trocin sugerowały, że Bernholtowie zajmowali się niegdyś wycinką i obróbką drewna. Przyległe do miniaturowego tartaku były zagrody dla zwierząt, choć nie dostrzegli tam żadnej trzody. Naprzeciw domostwa, a niejako po drugiej stronie podwórza, stała niewysoka, acz rozłożysta i długa stodoła, której przedłużona część była zadaszeniem dla pozostawionego na powietrzu wozu oraz zapewne stajni, sądząc po sianie i odpadach pozostawionych za budynkiem. Całość była okrążona solidnym płotem do połowy piersi, wzmacnianym z obu stron przyporowymi belkami, mającymi pomóc deskom znosić kapryśną pogodę na dalekiej północy. Ze szczelin wokół zawartych okiennic mieszkalnej części gospodarstwa wylewało się ciepłe światło, być może świec, być może paleniska. Wiatr, choć spokojniejszy po zawietrznej części góry, był wciąż na tyle intensywny, by rozwiewać jakąkolwiek smugę dymu, nim ta zdążyła zgęstnieć. Dopiero gdy zakradli się na tyle blisko, by usłyszeć skrzypienie drewnianej furtki na tyłach, poczuli zapach gotowanego jadła. Doszedł ich także cichy kobiecy chichot, wymieszany z żałosnym łkaniem. Pochodził od tej samej osoby, której nastrój zdawał się przechodzić od melancholii w euforię na przestrzeni kilku chwil, by z powrotem przywitać smutek suchym szlochem. Sędzia i jego towarzysz zostawili wierzchowce uwiązane do drzew jakiś czas temu. Teraz podkradali się do ścian domostwa z bronią w dłoni. Gdy byli na tyle blisko, by oprzeć się ramieniem o płot, wejrzeli na podwórze. W zagrodach dla trzody, które z poprzedniej perspektywy wydawały się puste, leżały kości zwierząt, obgryzione do cna i pożółkłe. Między nimi znajdowały się niezwykle długie piszczele i żebra, zbyt duże na człowieka, a ich obecność tłumaczył wzgląd w uchylone wrota stajni, gdzie nie dostrzegli żadnego konia. Dopiero teraz do ich nozdrzy doszedł swąd rozkładu, a jego źródło znajdowało się u wejścia do psiej budy. Bezsilne zwierzę, uwiązane łańcuchem, nie mogące uciec, zagłodzone na śmierć, legło w błotnistej kałuży, eksponując żebra na zapadającej się piersi. Pysk kundla, porastały wici białego meszku, jakby skażenie, którego dotknęło, próbowało uciec ze zwłok i znaleźć nowego nosiciela. Dino cicho przeklął pod nosem, po czym wyciągnął z kieszeni chustę, pokropił wonnym balsamem z fiolki i przewiązał sobie twarz, zakrywając nos i usta. Roland postąpił podobnie, a następnie przeprawili się przez płot, najciszej jak tylko potrafili. Najpierw przebiegli na drugą stronę podwórza, sprawdzić, czy okolica jest oby bezpieczna. Nie zapowiadało się, by ktokolwiek opuszczał domostwo, a zatem zostawili je na koniec. Dino uchylił drzwi do stodoły lufą oberżniętej do beltówki. Mierzył do każdego zdradliwego cienia, w jakim mogło czaić się niebezpieczeństwo. Serce waliło mu coraz mocniej, gdy przypominał sobie straszliwe sceny z najazdów Jeha Medańskich wyznawców na zdarte odwiecznym konfliktem ziemię wschodniego Purgare. Stodoła często była ostatnim bastionem dla napadanych rolników. Na ziemi zostało niewiele siana, poza wilgotnymi resztkami pochłanianymi przez pleśń i grzyby. Coś, co jednak przykuło uwagę Dino, to siodło z sakwami przerzucone przez jedną z belek na narzędzia. — Czysto? — spytał Roland z karabinem myśliwskim w dłoniach. W każdej chwili był gotów wymierzyć w drzwi domostwa po przeciwnej stronie. — Sam zobacz — powiedział blondyn, odstępując od wrót. Sędzia wszedł do wnętrza, lecz że w świetle gwiazd nie widział tak dobrze jak towarzysz,
musiał zapalić sobie zapałkę, by przyjrzeć się siodłu. Było wykonane bardzo porządnie, solidnie szyte z kilku warstw skór, z licznymi schowkami na metalowe, nierdzewne napy. W sakwach, o bardzo podobnym wykonaniu, znalazł prócz prowiantu medykamenty, pastylki oczyszczające, fiolki, odczyny, mikstury, zestaw narzędzi chirurgicznych i kilka kapsuł z środkami grzybobójczymi. Roland wziął ze sobą błyszczące narzędzia z nierdzewnej stali. Być może nie były tak przydatne jak środki zwalczające grzybnię, lecz nie potrafił się posługiwać chemikaliami jak szpitalnik, a tym bardziej tymi groźnymi dla życia. Skórzane zawiniątko schował w torbie przy bandolierze. Sprawdziwszy pustą stajnię, ruszyli do szerokiego wejściowego ganku. Po schodach wspięli się pojedynczo, by nie narobić żadnego hałasu. Stąpali ostrożnie, zajmując miejsce po przeciwnych stronach drzwi, tak by deski pod ich stopami skrzypiały możliwie jak najciszej. Sędzia przewiesił karabin przez ramię. W dłoniach miał młot i rewolwer. Jego towarzysz gestem ręki dał mu znać, by poczekał, i wskazał okiennicę za sędzią, która wydawała się być nie do końca domknięta. Roland rzucił okiem przez ramię i skinął towarzyszowi głową. Rozumieli się bez słowa, współpracowali w podobny sposób już kilka lat. Jeśli tylko możliwe, dobrze jest wejść z kilku stron lub móc choćby zajrzeć do środka, nim wbiegnie się w potencjalną pułapkę. Lufą rewolwera zawadził o drewnianą płytę, po czym delikatnie ją odsunął, pilnując, by zawiasy nie skrzypiały. Wejrzał do wnętrza izby przyległej do tej od głównego wejścia. Była słabo oświetlona mętnym, żółtym światłem z sąsiedniego pomieszczenia. Zaraz pod oknem znajdował się stół, zasłany nieumytymi miskami po jedzeniu. Dalej w górę jednej ze ścian pięły się rzędy półek zastawione przyborami i naczyniami. Pod przeciwną ścianą wisiały pęki suszonych ziół i traw, zaś na podłodze usytuowane było proste łóżko. Więcej niż siennik nabity słomą stanowiło niegdysiejszy wyznacznik luksusu w tym zakątku świata. Było jednak pozostawione w nieładzie, ze ściągniętym okryciem, jakby czekało na powrót właściciela, którego zerwano w środku nocy. Na jednej ze ścian sędzia widział cień sylwetki kobiety siedzącej na podłodze, bujającej się w przód i w tył, dotykającej swej twarzy, jakby była jej czymś zupełnie obcym. Stali tak blisko drzwi, że słyszeli jej chichot, łukanie i nucenie melodii. Roland już miał dać blondynowi znak, że może wchodzić, lecz wtem usłyszeli z wnętrza donośne i chamskie beknięcie. Następnie ktoś ziewnął przeciągle i zamlaskał. To musiał być ktoś inny, gdyż dziewczyna nie przerwała żałosnej serenady nawet na chwilę. Na ścianie obserwowanej przez sędziego pojawił się drugi cień. Stanął nad kształtem dziewczyny, spojrzał nań z góry. Oceniając po konturach, był nagi i widocznie całkiem dumny ze swej postawy. Mogłabyś wreszcie posprzątać. Zresztą nieważne. Odezwał się głos młodzieńca. Już nie dziecka, ale wciąż nie mężczyzny. Melodyjny, zdecydowany, pełen pogardy. Za wstępnym zdaniem podążyły inwektywy pełne jadu, choć wypowiadane w tonie ciepłym, nieco kpiącym, niemal czułym. Nazywał ją swoją kurewką i świeczuszką, a dziewczyna przestała płakać. — Zabierz mnie ze sobą. Proszę, nie opuszczajcie. Nie chcę zostać sama — powiedziała. Jej głos podszyty był desperacją i błaganiem. — Nie ma takiej możliwości, ptaszynko — odpowiedział chłopiec. — Rozmawialiśmy już o tym nieraz. Nie byłaś i nigdy nie będziesz jedną z nas. Fajnie było. Jak na taką zapuszczoną dziurę, to ci przyznam. Przynajmniej się starałaś, ale no cóż, każdy się z czasem nudzi. Proszę, nie, ja tu nie przeżyję sama. Oj, nie płacz tak, powiedział chłopak, gdy dziewczyna znów zaszła łzami. Jego cień przykląkł, wyciągnął ręce, by dotknąć jej twarzy. Zostawimy ci tyle żaru, że starczy na jeden ostatni odjazd. Zażyj wszystkie szyszki naraz. Pozwól, by twój duch stał się jednym ze światem. Pozwól, żeby cię porwał w toń doznań. I wszystko się skończy. W słodyczy i upojeniu. To chyba lepsze niż powrót do tych nudziarzy z Kirchen, czyż nie? Trwali tak w milczeniu przez kilka chwil. Kobieta już miała skinąć głową,
lecz zamiast tego próbowała dotknąć twarzy młodzieńca. Ten szybko odtrącił jej dłoń. Jesteś brudna, odpowiedział i odstąpił od niej. A lepiej coś przygotuj. Jestem głodny. A reszta stada pewnie też będzie głodna, gdy po mnie wróci. Ale już nic nie zostało. Na te słowa chłopak zareagował śmiechem, głośnym i szyderczym. I ty się dziwisz, że nie chcemy cię zabrać? Nie potrafisz się utrzymać. Po co mielibyśmy cię niańczyć? Bo się co, dobrze pieprzysz? Jego rozmówczyni znów ukryła twarz w dłoniach i głęboko zaukała. Ogarnij się trochę, dodał młodzieniec, zakładając ubranie. I mogłabyś tego łysola wreszcie stąd wynieść. Niedługo zacznie cuchnąć. Zresztą, ja idę się odlać, a ty pomyśl o posprzątaniu tego syfu. Sędzia i anabaptysta jeszcze raz wymienili się spojrzeniami. Na twarzach obu zawitały gorzkie uśmiechy, choć twarze mieli skryte pod chustami. Ich najgorsze domysły potwierdziły się, ale przynajmniej tej nocy wyrwą kilka chwastów. Dino opuścił strzelbę, zaś sędzia machnął na próbę młotem. Gdy drzwi otworzyły się, wyszedł przez nie młody nastoletni chłopak. Można by rzec piękny, jak na swój wiek. Przypominał postać z obrazka, złożony z delikatnych linii, eleganckich konturów. Włosy o złocistej barwie układały się w fale, aż u krańców zmieniały się w urocze loczki. Z twarzy wyglądał tak młodo i niewinnie, że łatwo było go pomylić z dzieckiem o kilka lat młodszym. Ale dzieckiem zdecydowanie nie był. O czym świadczył przede wszystkim wymyślny tatuaż wspinający się w górę kręgosłupa. Przypominał czaplę rozkładającą skrzydła na jego nagie łopatki. Wtem, gdy już miał zamknąć drzwi, poczuł potężne uderzenie prosto w brzuch. Zgiął się w pół, poczerwieniał i wybałuszył oczy, spoglądając w bok i zauważając zamaskowanego mężczyznę w płaszczu i kapeluszu z dłonią zaciśniętą bezlitośnie na trzonku młota, którego głownia właśnie pognała zawartość żołądka chłopaka wprost do gardzieli. Gdy Roland cofnął młot, ten padł na kolana. Zgiął się i objął rękami, jęcząc i sycząc, próbując na powrót złapać oddech. Wymiotował raz, po chwili drugi, potem zmuszał się, lecz jedynie męczył przełyk ponownymi odruchami. Dziewczyna, która dostrzegła całą scenę przez uchylone drzwi, poderwała się z podłogi i chwyciwszy nóż rzuciła mu na pomoc. — Nie, zostawcie go! — wrzeszczała nienawistnie, jakby ktoś próbował odebrać jej sens życia. Nim jednak zdążyła komukolwiek zrobić krzywdę, Dino zdzielił ją szybkim ciosem w tył głowy, w momencie gdy ta wypadła na ganek, by szukać oprawców swego oblubieńca. Padła jak długa, przewróciła się na plecy, pozwalając, by światło z wnętrza wylało się na podwórze. Była brudna. Niegdyś słomiane włosy wydawały się przerzedzone, bardziej popielate, posklejane od potu. Na twarzy miała sińce zmęczenia, podkrążone oczy i obwisłe wargi. Była przeraźliwie chuda, jakby głodzona, choć sędzia wiedział dobrze po znakach na jej ciele, a szczególnie po czerwonych wykwitach na piersi i brzuchu, że nikt jej głodzić nie musiał. Uzależniona od czegoś, co likwidowało wszelkie troski, co wyzwalało od poczucia mrozu w najgorszą zim, co dawało wieczne poczucie sytości, zadowolenia i przynależności, sama pewnie niczego nie jadła. Święcie przekonana, że nie musi. Sędziowski but spoczął na karku chłopaka i przygniótł go do podłogi ganku. Tak, że mógł popatrzeć sobie z bliska na własne wymiociny spływające po schodkach na podwórze. Sprawdź, czy ktoś się tam nie czai. Ja go zwiążę. Roland rzucił do towarzysza, a ten skinął tylko głową i wstąpił do izby. Zrazu anabaptysta zatrzymał się. Stanął jak wryty, gdy tylko przekroczył próg i spojrzał na ściany nieopodal otwartego pieca. Jak to w gnieździe apokaliptów panował bałagan, będący efektem życia w niemal ciągłej chuci. Nieład złożony był z poduszek, puchatych zwierzęcych skór, walących się po podłodze misek i kubków, talerzy i dzbanków. Między nimi na ziemi leżały obłe skorupki z wywierconymi dziurkami. Przypominały szyszki, jakie można znaleźć na okolicznych drzewach. Tym, co jednak zmroziło mu krew w żyłach, było ciało, zawieszone za nogi na łańcuchu i podwieszone pod sklepieniem nieopodal paleniska, którego płomienie zdążyły przypiec, a nawet zwęglić część łysej głowy. Wciąż miał na sobie biało-czarny strój szpitalnika,
lecz cały niemal umorusany w zaschniętej krwi, w wielu miejscach nagi, korpus i ręce znaczyły głębokie nacięcia. Pozbawiono go oczu i języka, a Blondyn czuł w głębi, że apokalipci tak skłonni do ekstremalnych doznań i szukający wrażeń we wszystkim, co zakazane, nie czekali, aż ich ofiara umrze, nim zabrali się za wykrawanie pamiątek. Jebane zwierzęta. Przeklął pod nosem, po czym ruszył do następnej izby. Przemierzył całe domostwo, lecz nie znalazł nikogo innego, kto mógłby choć czaić się w mrocznych zakątkach. A był na takie ewentualności przygotowany. Reszta domu była podobnie zaniedbana, ogołocona z zapasów lub przekształcona w sypialnię. Chłopak poczuł się lepiej, szczególnie gdy sędzia chlusnął mu w twarz zimną wodą z wiadra. Na brzuchu wyrósł rozległy siniec i ledwo mógł się poruszać, nawet pominąwszy pęta wokół kostek i nadgarstków. Zakneblowana dziewczyna leżała nieopodal, ją trzeba było związać o wiele mocniej, gdyż widząc chłopaka w takim stanie, wstąpił w nią dziki szał. Próbowała gryźć, drapać, kopać, rzucała się, jakby odebrano jej rozum. Tak bardzo chciała mu pomóc, dogodzić, wielbić, że nie mogła znieść widoku, jaki zaserwowali jej dwaj rośli najeźdźcy. Zacznijmy od tego, jak się do ciebie zwracać, zaczął sędzia, stawiając sobie krzesło naprzeciw młodzieńca i rozsiadając się wygodnie. Kaz, jęknął chłopak, opuszczając głowę, z której wciąż spływała woda. A zatem Kaz, wiemy, co tu robiliście. Domyśliliśmy się. Powiem szczerze, że gdyby nie Solvik, albo raczej ten z waszej zawszonej bandy, który się za niego podawał, w ogóle by nas tu nie było. Możesz mu podziękować, jeśli przeżyjesz. A teraz nam powiesz, może z łaski swojej, ilu was tu jest, a jeszcze lepiej, gdzie są twoi towarzysze? Na to pytanie Kaz nie odpowiedział. Milczał jedynie. Wpatrywał się gniewnie w szpetne oblicze sędziego i zastanawiał, jak odpowiedzieć. Po spanikowanych oczach chłopaka wiedzieli, że nie chce umierać ani cierpieć. Nie był gotowy na znoszenie tortur, a i dość bezwzględne podejście apokaliptów do swych stad oznaczało, że gdyby dostatecznie go okaleczyli, pobratymcy porzuciliby go jako najsłabszy i niepotrzebny nikomu element. Nie jesteś mózgiem tej operacji, stwierdził Roland, wykrzywiając wargi w groźnym grymasie. Jakichkolwiek okropności dopuścił się tutaj wasz kaprawy kult, nie ty za tym stałeś. Nie ty podjąłeś decyzję. Jesteś gnojkiem, na którym nam nie zależy, na którego nie mamy czasu. Sędzia pozwolił, by po wypowiedzi nastała długa cisza, przerywana jedynie trzaskami polan w palenisku. Dino stał zaraz obok, w głębi izby i z obojętnym wzrokiem przypatrywał się ciału szpitalnika, które jakiś czas temu zdjęli z łańcucha i ułożyli obok pieca. — Po co mi to mówisz? — zapytał Kaz, unosząc twarz zaledwie odrobinę. — Bo pewnie sobie myślisz, że jeśli cię dopadliśmy, to nie masz już nic do stracenia. Jeśli gdybyś nam powiedział, co chcemy wiedzieć, ubijemy cię jak dzikie gendo. Widzisz... Ja chcę cię przekonać, że jeśli okażesz się pomocny, to możesz się jeszcze uratować. Zależy nam na twoich znajomkach, a szczególnie na tej kukułce podszywającej się pod Solwiga Berholda. Jeśli odpowiadając pomożesz nam go odnaleźć, to rozwiążemy cię, a ty ruszysz świat, spróbujesz przeżyć na własną rękę, tak jak chciałeś pozostawić Klarę. Zgadza się? Bo to jest Klara. Sędzia spytał, skinawszy głową na zakneblowaną dziewczynę, która z wysiłku co i rusz traciła przytomność. Kaz przytaknął. A zatem to zostało z Klary Bernhold, wypalonej łupiny zniewolonej przez podstępne kukułki, które zastąpiły wszystkich pozostałych poza biedną, głupią i naiwną Klarą. Dziewczyna była młoda, miała marzenia, potrzeby, a utknęła na odległej farmie pod bacznym okiem surowego ojca. Owinęli ją sobie wokół palca, uzależniając od doznań, jakich nigdy by nie zaznała w normalnym życiu. Żar zniszczył jej osobowość, zatruł ciało i umysł.
Dla dziewczyny nie było ratunku, ale młodzieniec, o ile potrafił polować, mógł zadbać o siebie. Miał nikłe szanse przeżycia samemu na rozległym, mroźnym stepie, ale to zawsze lepsza szansa niż starcie potylicy z sędziowskim młotem. Ilu was jest? Niecałe 2 tuziny, odpowiedział z trudem i po chwili namysłu. 2 tuziny? 24 osoby? Trudno mi w to uwierzyć. W tym domu nie ma miejsca dla tylu ludzi. Bo się zmieniamy. To znaczy ja tutaj jestem, opiekuję się Klarą, bo ona nam potrzebna. Reszta wyrusza na wschód. Przynoszą towar, a jak wracają, to pierwsza dziesiątka ich zmienia. Potem oni idą po szyszki. Tak cyklicznie, co kilka tygodni. Ale teraz zostałeś tylko ty. Dlaczego? Wrócił Solvik, powiedział chłopak, używając tego konkretnego imienia. Powiedział, że operacja jest spalona, że kanał przerzutowy się kończy, że już nie będzie jak szmuklować żaru. Zebrał zespół i poszedł ukryć ostatnią partię, przetransportować ją w odpowiednie miejsce i zabezpieczyć. Ale nie wiem gdzie. Nigdy nie zabierali mnie na przemyt. Niedługo wszyscy wrócą. Zatrzę się resztę śladów. Skąd to przybyłeś? Też ze wschodu? Tak. Objechaliśmy tereny protektoratu. Ominęliśmy o całe mile. Przez terytoria klanów? Na to pytanie chłopak po raz pierwszy uśmiechnął się zajadle. Oczywiście, że tak. Mamy pośród nich wielu sprzymierzeńców. Sprzymierzeńców, którzy pragną zobaczyć, jak wasz protektorat krwawi i płonie. Gdy dowiedzieli się, kim jesteśmy, witali nas z otwartymi rękami. Jego słowa niestety potwierdzały to, co Roland przepuszczał od jakiegoś czasu. A ten fakt trapił go niezmiernie. Nienawiść klanów do cywilizacji i porządku stała się powszechna w tym zakątku Borki, odkąd upadł Exalt i Praga. Niegdyś mówiono, że miast tak zaawansowanych, że ich technologia powali każdą barbarzyńską hordę. A potem te same hordy dzikusów zdobyły te piękne miasta, pustosząc skarbnice wiedzy, puszczając dymem dorobek pokoleń, żmudnie odbudowujących swój dom po katastroficznej zagładzie. To, czego nie dokonały asteroidy niosące gniew niebios, to, czego nie dokonał głód, zlodowacenie i skażenie nowymi mikroorganizmami, temu właśnie sprostały wściekłe klany zazdrosne o bogactwa za murami metropolii. Dla nich protektorat był największym, najbardziej znienawidzonym wrogiem. Instytucja, która narzucała prawa, odbierała im ich ziemię i łupy. Jeśli tutejszym apokaliptom pomagały klany, to mogli mieć znacznie większy problem niż 2 tuziny przemytników żaru. Handlujecie z klanami? Spytał sędzia. Nawet sojusznikom klany nie pomagają za darmo, więc coś musiała ich ta interakcja kosztować. Ciekaw był zatem co, jeśli w ogóle historyjka była prawdziwa. Nie wiem, jak to jest do końca, zaczął Kaz. Nie brałem udziału w negocjacjach. Słyszałem od starszych, że informują o ruchach najmitów, kiedy pojawiają się patrole i takie tam. Dajemy im czas się ukryć. Czy coś więcej? Może od czasu do czasu odpalimy im kilka szyszek, żeby też sobie poużywali. Skoro informujecie o ruchach najmitów, to znaczy, że macie jakiś kontakt w Kirchen, prawda? Roland celowo poczekał z pytaniem, aż nadarzy się okazja. Pozwolił młodzianowi sądzić, że właśnie to wyedukował z jego opowieści i nim ten zdążył zaprzeczyć, dodał: a w końcu w Kirchen mówili, że od dawna was nie widzieli, że coraz rzadziej się tam wybieracie handlować urobkiem. I patrząc po waszym gospodarstwie, to wcale się nie dziwię. To znaczy, że ktoś musi do was się uśmiechać. Ktoś musi do was przyjeżdżać i odbierać towar lub przynosić wieści o przybyciu najmitów z protektoratu. Przypuszczam, że to ta sama osoba przechowuje żar, aż zjawi się karawana z Cinder. To jest waszym kontaktem. Wtem chłopak uniósł głowę, by spojrzeć sędziemu prosto w twarz. Jego oczy były wielkie, piękne, błyszczące i pełne wzbierających łez. Jedna kropla spłynęła po jego policzku, gdy potrząsnął głową w desperacji. Ja nie wiem. Nigdy się z nim nie kontaktowałem, robili to starsi. Jak zginął w szpitalni? Nagle odezwał się Dino, wciąż nie spuszczając wzroku z zakrwawionych i okopconych zwłok.
Jego pytanie zmieniło temat tak nagle, że zarówno przesłuchiwany, jak i sędzia spojrzeli na niego z ukosa. Głos anabaptysty aż buzował od gniewu. Co? A ten... Przyjechał nieproszony. Zaczął węszyć. Domyślił się, co tu robimy i jeden ze starszych zastrzelił go na podwórzu. Ta dziura na wysokości serca to od kuli. Potem go tu przywlekli. Powiesili, żeby przeszukać. No, no wiecie jak to jest. Gris to nasz maniak od noży, więc się trochę nad nim pastwił. Robi zawoźnicę. Wtem Dino chwycił pogrzebacz zanurzony w żarzących się węglach. Podszedł do młodzieńca i nim ktokolwiek zdążył go powstrzymać, czy choćby zadać pytanie, przyłożył rozgrzany do czerwoności pręt do policzka Kaza. Ten zawył z bólu. Próbował odwrócić głowę. Skóra skwierczała przypalana metalem. Dziewczyna obok, widząc całą scenę, zaczęła płakać i kwilić. Gdyby nie knebel w jej ustach, pewnie krzyczałaby głośniej niż chłopak. Co do licha robisz? Roland wstał z krzesła obruszony i bezzwłocznie chwycił anabaptystę za ramię, odciągając jego rękę od ofiary. Ale Dino spojrzał mu w twarz z wyrzutem. To ja powinienem się ciebie spytać, co ty do licha robisz? Nie widzisz, że ten skurwysyn gra na zwłokę? Wciska nam bajeczki od początku. Wojownik wskazał pogrzebaczem ciał szpitalnika. Ten tutaj wisiał do góry nogami, a mimo wszystko nie napuchł od krwi. Powinna spłynąć do głowy. Nacinali go i pozwolili, by się wykrwawił. Bóg wie, jak długo. Rana postrzałowa na piersi jest osmalona od płomieni z lufy. Nikt go nie ustrzelił, tylko przyłożył mu klamkę do piersi i wykończył. Pewnie gdy się im znudził. On cały czas łże, Rolandzie. Sędzia zamrugał oczami. Rzadko widywał anabaptystę w przypływie takiej furii. Wciąż nie był do końca przekonany, choć w głębi ducha coś podpowiadało mu, by uwierzył instynktowi towarzysza. Utkwił wzrok w ciele szpitalnika i lekkim skinięciem głowy przyznał, że faktycznie przeoczył te skromne poszlaki, a może zwiedziony wróżbą triumfu pozwolił się zwieść. Skoncentrował się na chłopaku, zbyt pewny swym dotychczasowym wnioskom, zupełnie pomijając inne tropy. Nie znalazłem żadnego ekwipunku, który mógłby do tego wiechcia należeć, ciągnął anabaptysta, ponownie grożąc pogrzebaczem powalonemu chłopakowi. Wszystkie ubrania, narzędzia i broń pochodzą stąd. Wiesz, co to znaczy? Spójrz na ich włosy. Jakże do siebie podobni. Jak brat i siostra, nie sądzisz? Teraz Dino trącił butem dziewczynę, żeby ta odwróciła się ku nim. Blondynka i blondyn. Chłopak był zdecydowanie starszy niż jej młodszy brat, o którym słyszeli w opowieściach, ale gdyby tak odpowiednio go ubrać i ucharakteryzować. Twarz miał bardzo młodą, niemalże dziecięcą i niewinną. Roland mógłby przysiąc, że ostatnie słowa i łzy wylane, nim Dino popieścił go rozgrzanym żelazem, były szczere i jakże mistrzowsko odegrane. Teraz Kaz, jeśli w ogóle było to jego prawdziwe imię, chlipiał i pociągał nosem. Nie płakał przez ból czy predykament, w jakim się znalazł. Łkał, gdyż go oszpecili. Zniszczyli jego piękną twarz. Podarowali bliznę, którą będzie nosił do końca życia, przez którą jego użyteczność w oczach stada drastycznie zmaleje. Tamtego dnia, gdy zginął Martin od Albinów, ciągnął Osiłek. To, co niby został urządlony przez jakiegoś owada. Do Kirchen na targ przyjechała Klara, ich woźnica oraz Erwin, jej młodszy brat. Martin poznał się, że z kuzynem jest coś nie tak i trzeba go było szybko usunąć. On zna kontakt w Kirchen. Jestem pewien, że zna go dobrze. Musiał działać szybko, żeby dzieciak nie rozpowiedział wszystkim. Nic wam nie powiem, justycjańskie psy! Wysyczał nagle chłopak, wsączając w słowa tyle jadu, ile tylko mógł. Jego twarz stwardniała. Spłynął zeń młodzieńczy urok, zastąpiony nienawiścią w najczystszej postaci. Gdyby mógł, rzuciłby się na nich i zagryzł, a przynajmniej spróbowałby takiej sztuczki, gdyby nie paraliżujący siniec na brzuchu. Ty? Ty nie! Triumfalnie odrzekł anabaptysta, po czym skierował metalowy pręt na dziewczynę leżącą nieopodal. Ale ona tak! Widziałem, jak się na ciebie patrzy! Podszedł i wyciągnął knebel z jej ust. Klara znów zaczęła się wić i krzyczała, że ich pozabija, żeby zostawili go w spokoju.
pluła, piszczała i była możliwie jak najbardziej nieznośna. Zamilkła dopiero, gdy Dino przykląkł przy chłopaku i znowu zagroził jego ślicznej twarzy rozgrzanym końcem pogrzebacza. Jeśli ci na nim zależy, wyśpiewasz wszystko, słyszysz mnie? Albo będę go kroił na twoich oczach jak wieprza. I bez mydlenia oczu. Ilu ich jest naprawdę? No, gadaj! Klara zacisnęła zęby. Syczała nienawistnie, jak jakaś przerośnięta żmija, lecz nie odezwała się ani słowem, gdy chłopak spiorunował ją wzrokiem. Roland w tym czasie zdjął kapelusz. Trzymał go w dłoniach. Odstąpił o krok i obserwował z zakłopotaniem całą scenę. Dino ponownie zbliżył pręt do policzka chłopaka, zaraz obok pierwszej paskudnej szramy. Nie, nie rób mu krzywdy, jęknęła. Milcz, nic im nie mów, szybko rzucił Kaz, lecz tym zuchwałym wyczynem ściągnął na siebie uwagę i gniew oprawcy. Anabaptysta oparł pręt o jego twarz, a skórę ponownie parzył gorący metal. Chłopak zawył z bólu, aż jego skowyt poniósł się echem przez mroki pobliskiego lasu. Jest ich 9, odpowiedziała dziewczyna. Oprócz nas. Poszli na wschód przed zmrokiem. Mówili coś o posprzątaniu po sobie. Wzięli broń. Wygląda na to, że mamy szczęście, skomentował anabaptysta. Mówili, kiedy wrócą? Do konwersacji włączył się sędzia. Przed wschodem, rzekła dziewczyna. To mówiło im niewiele. Na północnych rubieżach Borki stwierdzenie, jak na przykład o północy, nie miało większego sensu. Zegary posiadali nieliczni, a przez zachmurzenie trudno było ocenić pozycję księżyca. Gdy mówili sobie przed wschodem, równie dobrze mogło to oznaczać dosłowny moment przed nastaniem poranka lub kilka chwil po zachodzie słońca, nadal tej samej nocy. Kto jest waszym kontaktem w Kirchen? Kontaktujemy się z pośrednikiem. Jest nim stolarz, stary król. Ma magazyn, gdzie zostawiamy skrzynki i drewno. Sam też do nas przyjeżdża, żeby się zaopatrzyć w surowiec. Z tymi słowy Klara skinęła niemrawo w stronę tartaku na tyłach gospodarstwa. Świetna przykrywka, stwierdził Dino, spoglądając na sędziego. Mogą wyjeżdżać w każdym kierunku, gdzie jest jakiś odległy las. Nazbierać masę kłód, a kto wie, co ukryć między nimi. Kto zna właściwy kontakt? Rozumiem, że stolarz ma szefa, który wszystko koordynuje. Dziewczyna skinęła głową. Tak, ale nikt poza Solvigiem, właściwie to Derio, nikt poza nim nie wie, kim jest. Nie spotkaliśmy się w cztery oczy. Mówili, że to dla naszego bezpieczeństwa. Ani słowa, suko! Krzyknął chłopak, lecz szybko został przywołany do porządku ciosem w żebra. Pogrzebacz już ostygł, ale nadal był świetnym instrumentem do dyscyplinowania niesfornej kukułki. Dalsza część przesłuchania poszła nadzwyczaj gładko, gdy znaleźli odpowiednią skarbnicę wiedzy i otworzyli ją uniwersalnym kluczem. Klara była beznadziejnie zakochana w uzurpatorze jej młodszego brata. Nie słuchała się go. Zależało jej tylko na jego bezpieczeństwie. Na nieszczęście dla spisku apokaliptów wpakowana w nią dawka żaru miała pewien skutek, którego nie brali pod uwagę w swoich planach. Żar wyniszczał ciało, zmieniał umysł, gdyż uzależniał od doznań jak silny narkotyk, ale jednocześnie poszerzał percepcję i wyostrzał pamięć. Szpitalnicy twierdzili, że zarodniki konsumowane z szyszek wiążą się z szarymi komórkami i odblokowują nowe możliwości. Pozwalają dotknąć i zrozumieć świat na zupełnie innej płaszczyźnie. Ile w tym było prawdy, tego sędzia nie wiedział. Wątpił też, by szpitalnicy dobrowolnie poddali siebie czy kogokolwiek takim badaniom. Była w tym jednak nuta prawdy, jak sądzić po doniesieniach o wieszczach i wiedźmach, jakie w społeczeństwach klanów zażywały żar, by doznawać wizji, wróżyć i przestrzegać przed tym, co niosła przyszłość. Klara nie wyglądała na żadną wieszczkę. Wiedźmę przypominając jedynie przez podupadłą figurę i liche zdrowie, natomiast jej pamięć była niesamowicie precyzyjna. Opowiedziała im o całym procederze, o tym, jak zjawił się Solvig, o tym, jak go powitali, o tym, jak po pewnym czasie do Solviga przybył przyjaciel, który rzekomo pomógł go ocalić z rąk klanów. Jej ojciec, czując się w obowiązku zrewanżowania,
Dał mu pracę drugiego woźnicy i pomagiera w gospodarstwie. Na początku wszystko szło wspaniale. Pracowali ciężko i byli bardzo pomocni. Potem Solvik i jego kolega zaczęli brać bardziej aktywną rolę w rozwoju gospodarstwa. Zainwestowali własny dorobek w otwarcie warsztatu, w którym obrabiano drewno. Choć ojciec Klary był sceptyczny, czy warto transportować drewno na taki dystans, Solvik znalazł w Kirchen kupca i szybko się z nim dogadał. Któregoś dnia pojechali z urobkiem na okoliczną farmę, umówiwszy się z jej właścicielem, że na potrzeby rozbudowy stodoły przywiozą mu już obrobione drewno. Niestety nowy woźnica się rozchorował, więc Solvik pojechał ze starym, zresztą dobrym przyjacielem ojca Klary. Okazało się, że gospodarstwo stało się celem napaści szczepu karaluchów. Woźnica został postrzelony i zmarł kilka godzin później. Solvik naturalnie próbował go ocalić, lecz było zbyt późno. Wtedy pozbyli się pierwszego oryginalnego członka ich skromnej społeczności. Jakiś czas później zachorował jeden z koni, a żadne specyfiki nie pomagały. Solvik wraz z Johanem, ojcem dziewczyny, wyruszył poszukiwać pomocy w Kirchen. Szczęście chciało, że zatrzymała się tam pewna kobieta. Na imię miała Matylda i była świetną zielarką. Piękna, smukła, ruda. Wpadła w oko Johanowi, a że potrafiła leczyć, zdecydowała się pomóc na farmie z chorowitymi zwierzętami. Za niską cenę kilku noclegów oczywiście. Matylda kupiła ich swym wdziękiem, wiedzą, a przede wszystkim trafiła w serce wdowca, którego łoże nie ogrzewała kobieca towarzyszka od zbyt wielu surowych zim. W ten sposób zastąpiono matkę Klary, choć po latach. Kukułki powoli zdobywały większość. Zastąpienie kuzyna było formalnością. Dwóch parobków pozbyli się na przestrzeni miesięcy. Został Johan, młody Erwin i Klara. Potrzebowali jakiejś oficjalnej twarzy, więc musieli zachować choć jedną osobę przy życiu. Johan był najbardziej uparty i stanowił przeszkodę nie do ruszenia. Na początku Solvik, a świętego spokoju, zaoferował mu odkupienie gospodarstwa, chcąc by zabrał Klarę i Erwina, by ten wyprowadził się do dalszej rodziny, szczególnie gdy Solvik znalazł sobie partnerkę pewnego dnia i chciał własnego gospodarstwa. Argumentował, że przecież i tak robił najwięcej dla rozbudowy majątku, że zarządzał sprawniej niż Johan kiedykolwiek. Oto kłócili się wielokrotnie. W tym i tamtego sądnego dnia, jak zgadywał Roland, gdy to doszło do gruźb, a w końcu uzurpator zgładził jej ojca. Klara była zdruzgotana. Już wtedy dawali jej żaru, stopniowo uzależniając dziewczynę, hodując sobie plan B tak na wszelki wypadek. Solvik musiał zbiec i ukryć się, by nie narazić całej operacji. Następnie wprowadził do gry Kaza. Chłopak miał zaopiekować się prawowitą dziedziczką. Był dla niej taki dobry, czuły, pomógł przełamać żal związany z utratą ojca. Znaczył dla niej tak wiele i wmusił w nią tyle żaru, że gdy upomnieli się o życie brata Klary, to jej było już wszystko jedno. Oficjalnie Matylda obiecała, że wyśle młodego na nauki do swojej siostry, lecz Klara domyślała się, co czeka młodego Erwina. Po prostu przestał ją obchodzić los chłopca. Opowiedziała im wszystko, co chcieli wiedzieć, pomijając jedynie elementy, w których nie uczestniczyła i nie mogła zapamiętać, jak momenty, gdy stado apokaliptów kontaktowało się ze swymi dostawcami ze wschodu. Wiedzieli już, czego się spodziewać, dlatego postanowili zastawić pułapkę. 9 wprawnych morderców miało wrócić z misji. Podstępni, przebiegli i bezwzględni. Nie mogli oczekiwać litości z ich strony, temu też nie zamierzali takiej okazywać. Kaza i Klarę solidnie związali i zostawili w izbie tak, by nie narobili hałasu. Ważny był element zaskoczenia. Mogą zrównać szanse przynajmniej częściowo, jeśli pierwszymi strzałami zabiją przynajmniej 3 lub 4 wrogów. Warsztat obróbki drewna napędzany był spalinowym silnikiem, a zatem rzadkością i rarytasem na tak dalekiej północy. Zapewne to była imponująca inwestycja, jaką sobowtór Solviga wniósł do majątku. Przy generatorze znaleźli 2 kanistry z paliwem złożonym z mieszanki mocnych destylatów.
w sam raz na pułapkę. Przelali paliwo do glinianego dzbana, który zakryli szmatami i ustawili nieopodal studni, której to obłożone kamieniami ujęcie oddalone było o kilka kroków od schodów prowadzących na ganek. Okna zablokowali od wnętrza, zaś u góry wejściowych drzwi, zaraz pod zadaszeniem i osłoną cienia, przybili poprzeczną deskę, która uniemożliwiła ich łatwe otwarcie. Z początku myśleli, czy nie zrobić zasadzki w stodole, po przeciwnej stronie, lecz ten budynek sam był pełen siana i łatwopalnych materiałów. Jeśli apokaliptom wcale nie zależy na gospodarstwie i chcieli zamknąć całą operację, to co stało na przeszkodzie, by i stodołę puścić z dymem? Zaczaili się w zaroślach nieopodal składu nieobrobionego drewna. Między dwiema stertami grubych kłód mieli dostatecznie schronienia z obu stron, by móc się z powodzeniem bronić i nie martwić się o świszczące kule. Czekali na chłodzie pod mrocznym, bezgwiezdnym niebem, zasnutym gęstymi chmurami. Oczy z czasem przywykły do mroku na tyle, by coś tam widzieć. Z wnętrza domostwa, szczególnie przez szczelinę pod drzwiami, wylewało się na tyle światła, by mogli w ciemnościach odróżnić generalne detale i kształty. Ganek, studnia, część podwórza, to było najważniejsze. Trzeba się było zasadzić w środku, skomentował Dino, przeczesując włosy i ładując do dubeltówki flarę, jak zresztą poinstruował go przyjaciel. Mogą mieć jakiś znak rozpoznawczy. Jeszcze tego by brakowało, byśmy tam utknęli z nimi na zewnątrz, pilnując sami każdego wyjścia. No racja, ale cholernie tu zimno. Dino, rzekł sędzia i klepnął towarzysza w ramię. Miałeś nosa z Klarą i tym gnojkiem. Dobra robota. W głosie Rolanda dało się wyczuć szczere uznanie. Pobrzmiewała w nim także samokrytyka. Gdy mówił, że to Anabaptysta wyczuł podstęp, przyznawał jednocześnie, że sam nań nie wpadł. Ta myśl go trapiła, gdyż właśnie od tego był, od zadawania pytań, ważenia odpowiedzi i nie dawania się oszukać. Na szczęście nic się nie stało. Może i sam wpadłby, że młodzieniec coś kręci. Może po godzinie przesłuchań odkryłby, że był zwodzony za nos i szybko skontrował. Ale to Anabaptysta był pierwszy. Zauważył coś oczywistego, coś, co przecież sędzia powinien zauważyć. Pominął poszlaki, gdyż uniósł się pychą. Nic więcej. Póki co zdawało się, że wszystkie jego analizy i konkluzje były właściwe, że odgadywał bezbłędnie, dedukował, co się zdarzyło, kto był zamieszany, a jeśli coś pomylił? Jeśli uszła mu jakaś z pozoru drobnostka, którą pominął tak pewny siebie? Dzięki, odpowiedział rosły blondyn, gdy na twarzy zagościł cień uśmiechu. W końcu uczę się od najlepszego, nie? Senność powoli wkradała się w zmysły. Nawet trzeźwione mroźnym powietrzem ulegały monotonii i szumowi iglastych lasów. Wtem huki wystrzałów wyrwały ich z chwilowego letargu. Dźwięki oddawanych salw niosły się nad drzewami, przypominając trzaski eksplodujących petard. Dino wynurzył się za sterty kłód i wyjrzał na podwórze. Nikt jeszcze się nie zjawił. To ze wschodu, mruknął Roland, sprawdzając karabin. Słuchali uważnie. Huki wystrzałów powtórzyły się, tym razem mniej liczne, choć zdecydowanie bliższe i wyraźniejsze. Następnie znów powróciła cisza, przerywana jedynie szumem wiatru hulającego w koronach drzew. Usłyszeli sapanie zmęczonych biegiem płuc. Ciężkie buty szurały po ściółce. Wkrótce schowani w mroku obserwatorzy dostrzegli trójkę biegnących w pośpiechu ludzi. Jeden z nich trzymał się za bok, uciskał krwawiącą ranę. Pomagał mu drugi, wspierający ramieniem, a przewodziła im kobieta o ognistych włosach upiętych w długi warkocz. Kaz, zbieramy się! Krzyknęła, nerwowo przeładowując pistolet w dłoniach. Kaz! Jeśli kiedykolwiek należeli do zespołu, który zawładnął gospodarstwem Bernholtów, to już dawno zrzucili fasadę prostych wieśniaków. Na dość krzykliwym, kolorystycznie odzieniu mieli uprzęże pełne ostrzy.
od sztyletów po noże do rzucania, które wraz ze schowkami na amunicję tworzyły osobliwą pancerną powłokę. O apokaliptach mówiono, że gdyby nie chłodny klimat, w ogóle ubierali się tylko w biżuterię, a dla tego kultu poza pierścionkami, bransoletami, łańcuszkami, kolczykami i ćwiekami ostre narzędzia potencjalnej krwawej zbrodni stanowiły ważny, symboliczny element osobistej ekspresji. Nie dam rady, jęknął postrzelony mężczyzna. Miał śniadą cerę, na kark spływał mu gąszcz warkoczyków związanych mocno rzemieniem. Na szyję wychodziły groźne tatuaże przedstawiające cielska wijących się wężowatych gadów. Upadł na jedno kolano. Rana w jego boku obficie krwawiła. Ech, mówiłem, żebyś dociskał. Skarcił go drugi mężczyzna, młodszy, krótko obcięty. Kurwa, że cię nie mogli w łeb postrzelić. Pierwszy zarechotał, słysząc przytyk przyjaciela, gdy ten przykląkł zaraz przy nim i pomógł poprawić improwizowany opatrunek. Kas, nie każ mi po siebie wchodzić, ponowiła kobieta, ruszając po schodach w górę ganka. Wtedy rozległ się kolejny huk. Z dubeltówki buchnął ognisty wyziew i flara, która zapłonęła jaskrawym światłem, chwilę później roztrzaskała dzban z destylatem, podpalając go w mgnieniu oka i ochlapując przy okazji jednego z mężczyzn. Ciecz rozlała się, płonąc jasno i oświetlając strzelcom podwórze. Sędzia i anabaptysta widzieli swe cele idealnie, czego nie można było powiedzieć o przybyszach. Rudowłosa kobieta z gracją kota przebyła w kilku susach cały ganek i sturlała się za krawędź, nim zdążyła dosięgnąć ją kula z karabinu sędziego. Jebani złomiarze! Krzyknął postrzelony mężczyzna, samemu wyciągając broń i chwiejną ręką celując mniej więcej w kierunku tartaku. Niestety płomienie tańczące nieopodal raziły go po oczach, a nie rozświetlały terenu na tyle intensywnie, by dotrzeć do zabudowy na krańcu gospodarstwa. Strzelił zatem kilka razy na oślep, gdy jego przyjaciel w panice zrywał kurtkę ochlapaną płonącą substancją. Dino wynurzył się z zabali drewna i wypalił z drugiej rury. Gruda śrutu ze świstem przeszła obok studni. Kilka łowionych kul zryło drzazgi z zadaszenia wodnego ujęcia, a reszta zawadziła o szyję śniadolicego apokalipty. Ten harknął, złapał się za grdykę, upuszczając pistolet, po czym zaczął krztusić i kasłać własną krwią, a tej wszak stracił już wiele. Roland dopadł drugiego, gdy już chciał odbiec za narożnik domu. Kula przeszła między łopatkami, apokalipta runął jak długi. Sędzia i jego towarzysz ruszyli za stodołę obejść całe gospodarstwo. Gdzieś musiała się czaić ta rudowłosa, a pozycje przy tartaku były już zdradzone. Gdy sędzia odwiesił karabin na ramię i podjął młot oraz rewolwer, Dino złamał w pół dubeltówkę, ekstraktując wciąż dymiące gilzy i na ich miejsce wsadzając nowe, pełne grubego śrutu. Gdy już mieli wypaść na tyły stajni, przeciskając się pod zadaszeniem, coś zaszumiało w zaroślech na południe od nich. Blondyn z trzaskiem zamknął strzelbę i odruchowo wypalił w tamtym kierunku. Słyszałem chyba jęknięcie, zauważył Roland, nasadzając kapelusz z powrotem na głowę. Sprawdzę to, rzekł anabaptysta. Nie znaleźli jednak ani kobiety, ani żadnego innego potencjalnego źródła hałasu. Gdy sędzia zaświecił zapałką w rejonie, gdzie zdawało im się, że ktoś się poruszał, znaleźli na liściach krople krwi. Była to jedyna poszlaka, jaka została po uciekinierce, gdyż nie mogli jej znaleźć ani przy domostwie, ani w zaroślach okolicznego lasu. Powrócili do zabitej dwójki nieopodal ganku i dokładnie ich przeszukali. Słyszałeś, jak nas nazwali? Spytał Roland, gdy przetrząsał kieszenie w spodniach trupa. Wzięli nas za złomiarzy. Natknęli się na jakąś gawrę, czy co? Może to są ich tajemniczy dostawcy. Tylko co tu robiliby złomiarze? Tu nic do cholery nie ma. Gdy Roland wypowiadał te słowa, pewna myśl zawitała w jego głowie. Nagła, niespodziewana wizyta kronikarza, którą wziął za zupełnie naturalną część integracji z Kirchen, w
jednym momencie przestała mieć zupełnie oczywisty wymiar. Chyba wiedzielibyśmy o ruchach złomiarzy. Mogą sobie strzec swoich terytoriów, ale wieści o wygrzebanej technologii w końcu się rozchodzą. No i sami złomiarze nie poruszają się niepostrzeżeni. Ktoś z Kirchen, a nawet nasi najmici powinni coś zobaczyć. Blondyn poczynił trafną obserwację, choć ta rodziła więcej pytań niż dawała odpowiedzi. Apokaliptów też powinni jakoś zauważyć, skąd oni w ogóle brali żar. Szmuglowali go przez Kirchen, ale przecież wyprawy szpitalników nie stwierdziłyby w okolicy istniało jakieś źródło zarodni. Teren także był relatywnie czysty i wolny od skażenia. Mam coś, odezwał się Dino, wywlekając wielokrotnie złożony arkusz sztywnego papieru z kieszeni po wewnętrznej stronie kamizelki śniadolicego. Ciało leżało w kałuży krwi z rozerwanej szyi, a papierowy arkusz doszczętnie nią nasiąkł. Po rozłożeniu trudno było cokolwiek rozczytać. To był jakiś schemat, może mapa, jednak przedstawiała proste, geometryczne kształty i prowadzącą między nimi odręcznie rysowaną linię. Brakowało wyróżnień wzgórz, dolin czy innych elementów charakterystycznych dla map, jakich powszechnie używali. Na krawędziach poczyniono zapiski drobnym, pajęczym pismem, którego w ogóle nie mogli rozczytać. Może to jakaś maszyna? Zapytał Anabaptysta, obracając schemat w lewo, a następnie w prawo, doszukując się w nim ukrytego sensu. Ten młody mógłby wiedzieć. Sapnął w zadumie Roland, drapiąc się po policzku i spoglądając przez ramię blondyna. Mam go przesłuchać jeszcze raz? O ile Clara nie wie, co to jest, to wątpię, żeby nam powiedział w przyzwoitym czasie. Powinniśmy ruszyć za tą rudą, póki ślad jest świeży. A skoro jest ranna, nie powinna uciec zbyt daleko. Jeśli jednak damy jej kilka godzin, może dotrzeć do reszty i ich ostrzec. Co robimy z końmi? Będziemy je wlekli w takim mroku? Trudne pytanie. Ich wierzchowce zostały uwiązane jakieś 200 kroków dalej na zachód. Podróż z nimi była ryzykowna, konie płochliwe. W nocy stanowiły sam problem. Ale za to gdyby wpakowali się w kłopoty lub też okazałoby się, że przeciwnik dysponuje przewagą liczebną, nie pozostawiającą cienia szans w konfrontacji, mogły być jedyną deską ratunku. Przybyliśmy tu dorwać uzurpatora. Nie ma go tutaj, więc musi być gdzie indziej. Ta trójka przyszła tu na pieszo, więc cel nie może być aż tak daleko. Nasza uciekinierka też porusza się o własnych siłach, a nie chce, by ostrzegła Solwiga, zanim go dopadniemy. Zaś jeśli go dopaść mamy, musimy ruszać teraz. Skąd mi w takim mroku jedynie problem? Wprowadźmy je do tych stajni, a potem w drogę. Anabaptysta skinął mu głową, wysłuchawszy argumentacji i jak postanowili, tak też się stało. Nim dwójka wyruszyła tropem kobiety, upewnili się, że zarówno Klara, jak i uzurpująca jej brata kukułka są solidnie skrępowani, że nie rozwiążą się, ani nie ukradną ich koni, gdy tylko Roland i Dino znikną za horyzontem. Z gospodarstwa wzięli sobie latarnię z przesłoną, by nie marnować kolejnych zapałek. Tak oświetlając sobie drogę, brnęli przez zarośla, wypatrując liści splamionych krwią. Gdzieniegdzie ściółka leśna została poważnie zmierzwiona, co sugerowało, że kobieta utykała. Przy odrobinie szczęścia trafili ją w nogę i wkrótce odnajdą. Jeśli ta zatrzymała się, by opatrzyć swe rany, zapewne będzie się ich spodziewać, a nawet jeśli się nie spodziewa, światło latarni mogło zdradzić ścigający duet. Ślady kluczyły od zarośli do zarośli, aż w końcu dotarły do szerszej, wydeptanej ścieżki, ukrytej między dwoma rosłymi świerkami. Przepychając się przez gąszcz iglasty gałązek, ujrzeli więcej krwistych śladów. Duże plamy na ziemi, ciemniejsze i bardziej zaschnięte. A niech to szlak, zaklął Roland, klękając przez zbiorowisku większych plam. Co się stało? Rany jej się powiększyły? Nie, westchnął sędzia i wskazał niechlujnym gestem ścieżkę poznaczoną licznymi odciskami stóp. Dobra jest. Kiedy zdała sobie sprawę, że krwawi, wróciła na szlak, którym uciekali z postrzelonym towarzyszem. Ścieżka ciągnęła się ze wschodu na zachód i niechybnie prowadziła do gospodarstwa.
była wielokrotnie używana. Trawa i ściółka zdarta, zaś krople krwi rozmazały się na zdartej butami ziemi. On też mocno krwawił. Teraz trudno będzie powiedzieć, które ślady należą do niej, dokończył Czarnowłosy. Postanowili kontynuować starymi tropami. Jeśli nie znajdą kobiety, to przynajmniej odkryją miejsce, skąd apokalipci w takim pośpiechu wracali. Istniało oczywiście ryzyko, że uciekinierka zastawi na nich pułapkę, lecz Roland w to wątpił. Przez kolejne kilka dłuższych chwil, klucząc między gęstymi zaroślami, dotarli wreszcie na skromną przesiekę, przez której centrum przebiegało kamieniste korytko wyschniętego strumienia. Przycupnęli w wysokich trawach, zamykając przesłonę latarenki i najpierw słuchali. Szum wiatru nad ich głowami zdecydowanie przysłaniał wszystkie inne dźwięki. Żadna owadzia muzyka ani huczenie nocnego ptactwa nie mogło nawet na chwilę zdobyć prymatu. Następnie rozeszli się na kilkanaście kroków, każdy w inną stronę, pilnując, by nie oprzeć się za bardzo o puchate iglaki i nie zatrząść zbytnio gałęziami. Z nowych perspektyw dostrzegli, że to właśnie tutaj dokonała się jatka. Na szarych głazach i kamieniach widniały smugi zaschniętej krwi, zaś między nimi leżały zastygłe w bezruchu ciała pięciorga osób. Dwaj mężczyźni byli podobnie odziani do reszty apokaliptów, albo krzykliwie, albo tak, by wpasować się w wizerunek farmerów. Jeden z nich, z dziurą po środku czoła, padł zaraz za głazem, za którym zapewnie próbował się skryć. Drugi był nafaszerowany ołowiem, zaś jego stopa utkwiła we wnykach na najbardziej odsłoniętej części przeprawy przez koryto. Takie pułapki używali złomiarze, polując na dzikie zwierzęta w ruinach, które plądrowali. Proste, okrutne metalowe sprężyny zatrzaskiwały na nogach zębate szczęki. Samo uderzenie mogło zdruzgotać piszczel, zaś bolesny jęk pochwyconego zwierzęcia lub też człowieka ostrzegał złomiarza przed nadejściem intruza. Pułapka była wymyślna, konstruowana tak, by nie dać się aktywować od byle jakiego ciężaru, a właściwie to by móc ją przykryć jakimś innym ciężarem, gruzem czy choćby kamieniami, i by ta nadal bezbłędnie zadziałała. Ofiara stała się łatwym celem dla strzelców. Kolejne trzy ciała należały do złomiarzy. Pod lub na warstwach grubych skór wprawione mieli płyty metalu, niekiedy nieporadnie przykręcone czy przynitowane. Większość z nich, całkowicie pokryta rdzą, sprawiała wrażenie, że ich właściciele to psujące się maszyny, które wypełzły z ruin i zdarły wilcze skóry, by się w nie odziać. Anabaptysta zdjął zardzewiałą maskę z twarzy jednego złomiarza. Pod nią dostrzegł twarz dość młodej dziewczyny. Z ust spływała stróżka krwi, oczy miała szeroko otwarte. Od życia w ekstremalnych warunkach jej skóra była sucha, spękana wokół spieszniętych warg. Rzęsy i brwi znaczyły smugi sadzy i betonowego pyłu. Po figurze nie poznałby, że ma do czynienia z kobietą. Warstwy futer, płyty, torby i kieszenie, pasy i rzemienie sprawiały, że cały jej ubiór stanowił skarbiec pełen skrytek i narzędzi. Kolejnym złomiarzem okazał się mężczyzna o wymizerowanej szczurzej twarzy. Kula przebiła płytę wprawioną w kurtkę i ugodziła zaraz obok serca. Jego dłoń wciąż spoczywała na piersi, nieopodal rany, którą muskał palcami. Tak jakby nie mógł uwierzyć, że metal go nie obronił. Trzecim był istny olbrzym. Odzienie opinało się ciasno na muskularnych ramionach. Jego czerep był łysy jak powierzchnia księżyca i równie intensywnie raził refleksami światła, gdy tylko skierowali na niego latarnię. Kanciasta szczęka była skryta pod gęstą, krzaczastą brodą. Jego noga urwana była na wysokości kolana, gdzie powstała największa kałuża krwi. Z szyi mężczyzny zwisały łańcuchy jak biżuteria. Do ogniw przytwierdzono śrubki, blaszki, zwierzęce kły i pazury. Wygląda na to, że ktoś przeżył jatkę, stwierdził sędzia, rozglądając się po okolicy. Skąd ta pewność? Bo brakuje broni. Ktoś ją zebrał wraz z amunicją. Od jednych i drugich. A wątpię, by nasza zguba wszystko zwinęła. Tylko kto przeżył? Apokalipta czy złomiarz? Przeszukali zwłoki pobieżnie,
nie zbierając wszystkich śmieci, jakie złomiarze zwykli byli kolekcjonować. Pośród szpul z drutem, klamer, kabli, płytek z układami elektronicznymi i tym podobnych nieużytków znaleźli trochę solidnej liny, flarę dymną oraz dwa arkusze papieru. Bardzo podobne do tego przesiąkniętego krwią, który znaleźli wcześniej przy zwłokach na farmie. Wersja złomiarzy była bardzo podobna, lecz sporządzona z o wiele większą dbałością o detale. To zdecydowanie była mapa, tyle stwierdzili z opisów symboli w legendzie, ale mapa czego? Jakiegoś budynku? Zaznaczone były schody, zbiorniki, pompy i szyby wentylacyjne? Wtedy Dino nachylił się nad arkuszem, gdy przeczytał wiązkę liter na prawie zatartej krawędzi. Patrz, co tu jest napisane? Pacnął paluchem w miejsce u dołu strony. Roland przysunął arkusz bliżej latarni i wytężył wzrok, by przeczytać: Stacja Kirchdorf Osten.